Jak na pewno Państwo już się domyślili, dziś zaproponowaliśmy kilka ćwiczeń jogi, a moimi gośćmi są nauczyciel jogi pan Sławomir Bubicz. Witam pana bardzo serdecznie w studio, a ćwiczenia prezentuje dla nas pan Grzegorz Nieścior. Proszę im nam powiedzieć, na czym polega różnica między ćwiczeniami, które właśnie w tej chwili widzimy, a zwykłymi ćwiczeniami sportowymi i czy joga może zastąpić człowiekowi zwykły sport? Widzimy już, że ćwiczenia wykonywane są boso, aby mieć doskonały kontakt z podłożem, aby wiedzieć, w jaki sposób stoimy, w jaki sposób utrzymujemy równowagę. Inną różnicą jest to, że ćwiczenia, dochodzimy do ćwiczeń i wykonujemy je przez pewien czas, a więc stoimy w nich przez pół minuty, minutę, w tym czasie oddychamy głęboko. Inną ważną rzeczą w jodze jest to, że wykonujemy ćwiczenia bardzo precyzyjnie i dokładnie, czyli nie tak jak ciało chce, czyli tak jak pozwala ciało, które ma różne ograniczenia, bloki, ale na przykład musimy bardzo dokładnie wyprostować nogę, bardzo dokładnie przycisnąć zewnętrzną krawędź stopy do ziemi, aby wszystkie stawy mogły zacząć pracować, rozciągać się. W drugą stronę teraz to ćwiczenie, kiedy wyciągamy rękę nad głową, ta ręka jest wyprostowana w łokciu, palce ręki są bardzo naprężone, tak żeby rozciągała się cała strona ciała, aby kręgosłup mógł się odblokować, aby wyciągnął się kręgosłup, który mamy bardzo skurczony wskutek naszego trybu życia. I rozumiem, że wszystkie te szczegóły mają znaczenie. Ogromne znaczenie. Kąty, pod którymi są ustawione stopy, ręce. Poza tym nie wykonujemy żadnych takich gwałtownych, agresywnych ruchów, które często wykonujemy może w innych formach sportu czy rekreacji, które chcemy, jesteśmy niecierpliwi i chcemy bardzo szybko coś osiągnąć. Tutaj ciało jest, daje nam lekcję pokory, bo my przez całe życie zarabialiśmy na tego typu ciało i tutaj na przykład ręce muszą być bardzo ściśle złączone, aby nadgarstki i barki mogły całkowicie się odblokować po naszym trybie życia siedzącym, czy drugą stronę teraz. Ja muszę przyznać, że te ćwiczenia wyglądają trochę skomplikowanie i tak się zastanawiam, czy to jest prawda, że jogę faktycznie mogą ćwiczyć wszyscy, bez względu na wiek, bez względu na stan zdrowia. Tak, zgodnie z założeniami jogi mogą ćwiczyć ją wszyscy, ale oczywiście są pewne ograniczenia. Na przykład? Już tysiące lat temu mówiono, że jogę mogą ćwiczyć ludzie starzy, nawet schorowani, ale oczywiście jest to bardzo ważne, aby rozpocząć w ogóle ćwiczenia jogi z nauczycielem, który zna ograniczenia ludzi i wie, jak im pomóc. Czyli rozumiem, że osoby starsze niekoniecznie muszą wykonywać takie właśnie ćwiczenia, jakie pan nam prezentuje tutaj w tej chwili? Nie, te osoby muszą wcześniej opanować wiele innych ćwiczeń. Zresztą w tym systemie jogi, który nauczam, jest bardzo wiele pomocy, bardzo wiele przyrządów, które służą do tego, aby osoby sztywne, z ograniczeniami, osoby starsze mogły w sposób bezbolesny i bezwysiłkowy dojść do tego, co robi reszta grupy. Także na prowadzonych przeze mnie zajęciach, powiedzmy, większość osób robi to, co wszyscy, ale pewna grupa osób robi rzeczy z ławkami, z drabinkami, z linami. Czyli indywidualne ćwiczenia dobierane do poszczególnych osób. I tu się zaczyna sztuka nauczania, bo technika wykonania pozycji jest bardzo łatwa, ponieważ no, zegnij nogę, podnieś rękę, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z różnymi problemami, jak z kręgosłupem, z nadciśnieniem, z chorobami serca. No właśnie, często słyszy się, że joga jest pomocna na pewne schorzenia. Czy te schorzenia, które pan przed chwilą wymienił, to są te, na które joga jest najbardziej pomocna, czy jeszcze jakieś inne choroby tutaj można leczyć albo wspomagać leczenie? Więc chciałem przede wszystkim powiedzieć, że joga nie leczy, my nie leczymy, ponieważ ale pomaga. Lekarz zajmuje się leczeniem chorób i my zawsze wysyłamy do lekarza, kiedy mamy do czynienia z problemami, że lekarz powinien być tą osobą, która zadecyduje. Natomiast faktem jest, że joga może pomóc w bardzo wielu przypadkach, wielu ludziom, a na pewno joga jest wspaniałą profilaktyką. A więc choroby kręgosłupa, choroby układu krążenia, choroby całego układu stawowo-kostnego,
wszystkie choroby właściwie. Dopóki człowiek chodzi, porusza się, może przyjść na jogę i coś może zrobić, może to jakoś mu pomóc. Ale wiem, że czasami bywa tak, że to lekarze przysyłają pacjentów do państwa. Wiem, że są lekarze, którzy właśnie zalecają ćwiczenia jogi i przysyłają. Proszę, może z tej strony, bo żeśmy się trochę zaplątali. O, uwaga. Myślę, że telewidzowie lubią takie rzeczy. Jak to bywa? Czy często zdarza się panu tak, że właśnie do pana kierowani są pacjenci od lekarzy? Zdarza się tak i również od psychologów i psychiatrów. A no właśnie, czyli tutaj dotykamy tego problemu, że joga nie jest dobra tylko na schorzenia fizyczne, nie działa tylko na ciało, ale także na umysł. Tak, ciało jest połączoną rzeczą i umysł. Medycyna psychosomatyczna doskonale wie o tym, że ciało i umysł to są dwie strony tego samego medalu. I lekarze, którzy ćwiczą jogę, wtedy rozumieją te procesy, które zachodzą, że również psychologowie, którzy, muszę, pan Santorski bardzo sobie chwali jogę, zresztą sam uczęszczał na nasze zajęcia. I jest ten związek, nasze ciało jest obrazem naszych przeżyć, obrazem naszej psychiki, a więc przez całe życie my gromadzimy w naszym ciele pamięć naszych urazów psychicznych, stresu, przeciążeń, w pracy, w domu, konfliktów, no wszystko to, co możemy zgonić na społeczeństwo. Czyli na przykład jogą możemy leczyć stany lękowe, znaczy leczyć, może nie powinnam używać tego słowa, ale wspomagać jakoś wspomagać leczenie. Właśnie stany lękowe, kłopoty z bezsennością, jakiś długotrwały stres. Tak, to są pierwsze, najbardziej widoczne efekty jogi, które ludzie odczuwają, a więc, że mniej się im pocą ręce w jakichś sytuacjach zagrożenia, przed egzaminem, że lepiej śpią, że czują większą taką pewność w swoim ciele, czują się bardziej ugruntowani w swoim ciele, że ciało nie jest dla nich zawadą, jakąś ciężką masą, która nie nadąża za umysłem, za ich rozwojem, ale ciało jest wspaniałym wtedy narzędziem do ich realizacji, ich pragnień, ich zamierzeń. W ciągu ostatnich lat zauważyłam, że wyszło sporo książek na temat jogi i to zarówno podręczników do ćwiczeń, jak i książek opowiadających skąd się joga wywodzi, jaka była jej historia. Ja sama mam kilka w domu, ale proszę nam powiedzieć, czy to jest tak, że można ćwiczyć jogę, można się nauczyć jogi samodzielnie w domu tylko z pomocą podręcznika? To jest podobnie jak z nauką gry na instrumencie albo nauki tańca z podręcznika. Oczywiście możemy się pewnych rzeczy nauczyć, ale my wszyscy mamy pewne ograniczenia, pewne wątpliwości, kiedy ćwiczymy. Pojawiają się różne zjawiska, stany, bóle, jakieś bólowe, czy nie mamy pewności siebie. I nauczyciel jest rzeczą konieczną w jodze i myślę, że w każdej sztuce, w każdej dyscyplinie, w balecie, czy w tańcu, w teatrze. Oczywiście są osoby, które mogą coś uzyskać w ten sposób, ale ja z mojego doświadczenia wiem, że jest to niemożliwe. Ja miałem książkę swojego nauczyciela jeszcze w latach 70. i ćwiczyłem z niej, oczywiście dużo skorzystałem, ale kiedy pojechałem do jego ośrodka w Indiach, okazało się, że wszystko jest źle, ponieważ wszystkich szczegółów nie można zawrzeć w książce. Ona musiałaby liczyć kilka tysięcy stron i korzystanie z takiej książki mija się z celem. I te problemy, które ludzie mają. Ja miałem problem z szyją, nabawiłem się problemu z szyją, ćwicząc źle jogę. I zajęło mi to kilka lat, żeby to z tego wyjść. Ale wyszedłem. Do rozmowy z naszymi gośćmi do ćwiczeń powrócimy dzisiaj jeszcze dwukrotnie. Zapraszam państwa na godzinę 6:25 i 7:10, a teraz muzyka, ale nie tylko. Będzie również horoskop z Kuriera Polskiego, ponieważ dzisiaj jest piątek, więc mamy okazję dowiedzieć się nie tylko, co spotka nas dzisiaj, ale co spotka nas w ciągu całego przyszłego tygodnia. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hektopaskali. Z małym opóźnieniem, ale ponownie witamy państwa w naszej szkole jogi dzisiaj. Powiedzieliśmy przed chwilą, że żeby ćwiczyć, należy to robić pod okiem nauczyciela, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Czym grozi nam, jeżeli spotykamy kogoś, kto tych kwalifikacji nie posiada?
No, grozi nam to, że nie nauczymy się jogi prawidłowo i grożą nam uszkodzenia ciała. Aż tak poważnie, tak? A niekiedy nawet pewne zjawiska psychiczne, które jakieś mogą nastąpić. Na przykład jakie? Przegrzanie organizmu, jakieś niestabilność psychiczna, brak koncentracji, uwagi. Ale myślę, że takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ mało ludzi naprawdę głęboko ćwiczy jogę i poświęca temu wiele godzin. Także przy ćwiczeniu takim 15 minut dziennie raczej nie można sobie krzywdy zrobić. Raczej nie można sobie. A o co należy pytać? Jak sprawdzić, czy ktoś ma te kwalifikacje, czy nie? Oczywiście no, jest to dyscyplina, w której są różne prowadzone kursy, dyplomy są nadawane, ale przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że joga jest dyscypliną, która jest przekazywana z nauczyciela na ucznia. To jest najważniejsza rzecz, że w Indiach, skąd pochodzi joga, trzeba mieć swojego nauczyciela, który jest potwierdzony przez kolei swojego nauczyciela i daje to jakąś gwarancję jakiejś pewnej wiedzy. Jest jakaś ciągłość danej szkoły, tak? Ciągłość, mhm. Tak. Wiem, że istnieją stopnie trudności ćwiczeń. To jak patrzę na pana, który dla nas ćwiczy, to zaczynam rozumieć, że naprawdę tych stopni trudności musi być kilka, bo nie sądzę, żeby z marszu można było od razu zrobić taką figurę. Od czego się zaczyna? Oczywiście są osoby, które takie figury od razu są w stanie zrobić, ale przeciętny człowiek nie. I rozpoczyna się od prostych ćwiczeń, które były robione na początku dzisiaj programu. Rozpoczyna się od wielu ćwiczeń w pozycjach stojących, które mają za zadanie rozciągnąć ciało i wzmocnić je. I widzieliśmy, że ćwiczenia te wykonuje się boso, tak. Aby wszystkie stawy mogły pracować. Staw skokowy, staw kolanowy, staw biodrowy i wyżej. Stawy barkowe też, stawy łokciowe. Otóż mamy pewien system wprowadzania ludzi w tę jogę, tak żeby działo się to bezpiecznie i zgodnie z możliwościami poszczególnych ludzi. I że chyba, żeby nikt się od razu nie zniechęcił, widząc coś bardzo trudnego i wręcz oczywiście. Co wygląda na niebezpieczne. Szokującą rzeczą dla wielu osób jest to, że na naszych zajęciach są ludzie od 15 do 75 lat, ludzie o bardzo różnym stopniu sprawności. Są też osoby, które ćwiczyły pewne sporty, pewne prace, pewne formy pracy z ciałem wcześniej i przychodząc na nasze zajęcia mówią, że to jest zupełnie coś innego, że nie można się do tego przygotować w żaden sposób. A więc niech osoby, które powiedzmy czują się, że są niesprawne, nie myślą, że ktoś może być lepszy od nich, ponieważ są to zupełnie inne ruchy. Są to ruchy, które poruszają miejsca, które normalnie nie są dostępne nawet w biegach, czy skokach, czy w grach zespołowych. Są to najdrobniejsze jakieś zakamarki ciała, które leżą odłogiem i ulegają obumarciu, degeneracji i my je chcemy poruszyć wskutek ćwiczeń jogi. Dlatego mamy tak różnorodne ruchy. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Do ćwiczeń powrócimy dziś w poranku z Polsatem jeszcze raz około godziny 7:10. Zapraszam serdecznie, a teraz teledysk i dalszy ciąg horoskopu. Wiem, że mamy już telefon z prawidłową, mam nadzieję, odpowiedzią na nasze konkursowe pytanie. Halo, kto się do nas dodzwonił? Halo? Halo, Anna Rotter. Dzień dobry, tak. Pani Anno. Dzień bardzo dobry. Się cieszę, że Pani do nas zadzwoniła. Proszę podać prawidłową odpowiedź na nasze pytanie. Skąd wywodzi się joga? Wywodzi się z Indii. Co na to nasz fachowiec? Czy odpowiedź jest prawidłowa? Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. Ale gratuluję Pani bardzo serdecznie prawidłowej odpowiedzi. Wygrała Pani nie tylko zestaw promocyjny telewizji Polsat, ale również singiel grupy Just Five pod tytułem Rozpalmy Miłość. Chciał Pan jeszcze coś powiedzieć, bo ja powiedziałam, że gratulujemy odpowiedzi, ale co to było za ale? Chciałem powiedzieć, że chociaż obecną formę jodze nadano taką najbardziej pełną w Indiach, ale elementy jogi spotykamy we wszystkich kulturach. Są elementy w naszej kulturze, w naszej gimnastyce, w Meksyku, w Chinach, w Japonii, w Australii, u aborygenów. Bardzo dużo elementów jogi jest u Murzynów w Afryce. Nawet?
Tak, ponieważ ciało człowieka jest takie same wszędzie, więc zasady rządzące tym ciałem muszą być stosowane wszędzie. Ale odpowiedź pani Anny akceptujemy, tak, jest prawidłowa. Tak, to jest w takim razie jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Proszę się jeszcze z nami nie rozłączać. A my powracamy już do ćwiczeń i do naszej rozmowy na temat jogi. Ja widzę tutaj bardzo skomplikowane ćwiczenie, które pan nam pokazuje. Do tego to już naprawdę trzeba chyba długo, długo ćwiczyć. A ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Jak to się dzieje? Bo powiedzieliśmy, że joga ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. W sensie pozytywnym, że potrafi bardzo nam pomóc w różnych właśnie stanach lękowych, w różnych problemach. Jak to się dzieje, że ćwiczenia fizyczne tak silnie oddziałują na psychikę i nawet na osobowość? My przez całe życie zbieramy w naszym ciele pamięć różnych rzeczy, które nam się przydarzyły, różnych lęków, stresów, które codziennie nosimy. Na przykład osoby, które mają bardzo dużą odpowiedzialność w życiu codziennym, menadżerowie, bardzo trudno im się schylić do przodu. Mają bardzo duże przykurcze z tyłów nóg. I to jest wynik stresu, te przykurcze? Tak, wynik ogromnego stresu, który się wzmaga coraz bardziej. Potem następuje dyskopatia, nadciśnienie. I jest ogromna zbieżność między ciałem a psychiką, o czym mówi psychoterapia współczesna. Bardzo dużo szkół amerykańskiej psychoterapii zajmuje się właśnie pracą z ciałem, nie nad ciałem, to nad ciałem może zajmuje się kulturysta, tylko pracą z ciałem dla odblokowania emocji, dla odblokowania wewnętrznych napięć, przeżyć, czyli przez rozciąganie ciała, przez pewną mobilizację różnych miejsc, przez wyrzucanie toksyn, przez pobudzanie kontaktu umysłu z ciałem, możemy dojść do odblokowania wielu przeżyć. I w czasie ćwiczeń jogi, takich lub innych ćwiczeń, w umyśle człowieka pojawiają się różne stany, które doprowadziły do tego, że on się lęka czegoś. Ta sytuacja wraca do niego i on przeżywa ją na nowo, ale w sytuacji bezpiecznej i następuje uwolnienie tych emocji negatywnych, lęku czy agresji. Czyli to jest tak, jeżeli w naszym życiu istnieje jakieś źródło stresu, jakaś konkretna sytuacja w przyszłości bądź w teraźniejszości, odkłada się to momentalnie w ciele, czy w naszych barkach, brzuchu. Bez rozwiązywania tego konfliktu, bo są sprawy, których po prostu nie da się rozwiązać, z którymi trzeba się pogodzić, to wtedy te ćwiczenia po prostu ułatwiają nam rozwiązanie tych problemów w sobie. To na tej zasadzie działa. Można do tego dojść poprzez pewną pracę w psychoterapii, czy nawet rozmowa w pociągu z kimś życzliwym bardzo pomoże, ale można też dojść poprzez ciało. Zacząć od ciała i tym właśnie zajmuje się ta joga, którą ja się zajmuję. A żeby te ćwiczenia miały jakiś sens, żeby one przynosiły odpowiedni efekt, ile czasu powiedzmy tygodniowo należy im poświęcić dla takiego przeciętnie zdrowego człowieka, który po prostu jest zdenerwowany różnymi rzeczami? Jest z doświadczenia wiadomo, że jeden raz w tygodniu to jest za mało. Ale dwa lub trzy razy w tygodniu po, powiedzmy, półtorej godziny jest bardzo skuteczną formą. To jest taka ilość czasu, którą w mojej akademii stosujemy. Są osoby, które przychodzą codziennie, bo mają taką możliwość. Nawet są osoby, które ćwiczą 5 godzin dziennie, właściwie żyją tylko tym. Ale aby pewne efekty się utrzymały, trzeba ćwiczyć przynajmniej dwa razy, trzy razy w tygodniu. Są Czyli osoby dość intensywnie, tak, jednak. Ale nie, są osoby, które ćwiczą 15 minut dziennie, 30 minut dziennie i też uzyskują pewne rezultaty, dlatego że tylko mniejsze oczywiście. A jeżeli ktoś ćwiczy, załóżmy tak jak powiedzieliśmy, dwa razy w tygodniu po 2 godziny, jak długo musi czekać na pojawienie się pierwszych pozytywnych efektów? No, od razu są te efekty. Po pierwszych zajęciach już od razu człowiek właśnie połamany wychodzi z sali i już się lepiej nie, czuje? Nie, właśnie nie połamany. Największe efekty są odczuwane na początku, ponieważ to, co robimy, jest tak inne od tego, co doświadczamy w codziennym życiu, że siedzimy tylko za kierownicą albo siedzimy na krześle, czy chodzimy w butach, które nas uwierają i ograniczają. I kiedy zaczniemy robić coś innego, momentalnie odczujemy przypływ wielkiej energii, czyli te największe zmiany są na początku odczuwane, te największą radość dają. Oczywiście są też ciała obolałe na początku, ale to jest tak, jakbyśmy przyszli na kurs tańca, też po pierwszej sesji by nas bolało, ale to jest taki dobry ból i ten wysiłek przeradza się w pasję, w radość, on daje radość, daje przypływ energii i
nie, na pewno nie jest odczuwany jako coś uciążliwego. A co to są czakramy i co mają wspólnego z jogą? Ciało człowieka nie jest tylko masą, ciężką materią martwą, ale posiada energię. W naszych nerwach płynie energia, nasza krew niesie energię. I są pewne ośrodki w ciele, które odpowiadają za różne rzeczy. O tym wiemy, stosując akupunkturę czy akupresurę, że pewne miejsca, uciskanie ich pomaga. W różnych ćwiczeniach jogi właśnie uciskamy czy rozciągamy pewne miejsca, które były zablokowane, przykurcze, tam nie było dopływu krwi, a więc w te miejsca dostarczamy energii. I my się po prostu tym zajmujemy. To jest ogromna dziedzina wiedzy, do której medycyna może mieć bardzo duży wkład, czy psychologia, ale my po prostu robimy to praktycznie, dlatego że joga jest rzeczą praktyczną. I takie mówienie o tych czakramach, o tych różnych energiach, szlakach energii, jest to bardzo ciekawe, ale ja jestem praktykiem i my te rzeczy załatwiamy praktycznie. My po prostu pobudzamy ten obieg energii w różnych ćwiczeniach. Czyli pan dystansuje się od szukania w jodze cudu. To nie jest cud, to jest właśnie rzecz praktyczna. To jest cud, rozumiem, tak? Cud pracy nad sobą, to jest cud rozbudzenia rzeczy, zjawisk, które w nas są, w każdym człowieku, ale nie chcemy do tego dochodzić w sposób cudowny czy jakiś filozoficzny, bo joga jest praktyką. To jest rzecz, którą się robi, którą właśnie robimy na co dzień, a nie czytamy to w książkach i nasz umysł jest bardzo rozwinięty, ale w końcu ale nie mamy śpi i nie mamy do tego przystępu. Dziękuję panom bardzo za przyjście do studia, za rozmowę i za wspaniały pokaz trudnych chyba ćwiczeń, nad którymi jednak chyba warto pracować i mam nadzieję, że udało nam się część z państwa przynajmniej przekonać do tych ćwiczeń.